Pozdrawiam z Hurgady i zapraszam na film. Hello my friends. Dzisiaj nagrywam króciutki filmik z pierwszymi wrażeniami z hotelu w Hurgadzie. Przylecieliśmy 2 dni temu, trochę już materiału nagraliśmy, ale jeszcze nic nie pogadaliśmy do Was. Na tym kanale zajmujemy się ogólnie szeroko pojętą rozrywką, ale tutaj pobyt to jeden wielki plac zabaw. Zobaczcie, jak wygląda teren hotelu. Jest tu masa atrakcji. Jest kilka basenów, jeden specjalnie dla dzieci, który przed chwilą widzieliście. Zrobię Wam przebitki na pewno. Jest też Luna Park. Są atrakcje. Nie wszystkie są w tym momencie czynne. Mają wyznaczone godziny, kiedy sobie pracują. Dostaliśmy kilka tiketów, więc mogliśmy sobie skorzystać, co też nagraliśmy i na pewno Wam pokażemy. Dzisiejszy filmik będzie raczej krótki. Takie szybkie pierwsze wrażonko. I pogadamy sobie więcej w innych materiałach. My polecieliśmy do Egiptu na sam koniec września i myślę, że jest to świetny wybór. Jest bardzo ciepło, ale da się wytrzymać. Co prawda używamy koszulek UV, nie tylko dlatego, że jest gdzie przypiąć mikrofon, ale też dlatego, że po prostu się nie spalimy na słoneczku. A na słońcu jesteśmy dość długo, bo baseny są genialne. Z hotelu mamy 700 metrów aż nad morze, więc można się przespacerować, ale jeździ też co 5 minut busik, więc jak komuś za ciepło na spacer, to też nie ma problemu. Kursuje do godziny 17:30, więc to trzeba mieć na uwadze, że później trzeba wrócić pieszo. Ale myślę, że jest to około 10 minut spaceru, więc też nie ma dramatu. Chyba, że jest bardzo gorąco, wtedy wiadomo, że człowiekowi się nie chce. Wrzucę Wam jeszcze filmik z nadmorza. Byliśmy wczoraj na plaży. Niestety była czerwona flaga, bo był zbyt mocny wiatr. Nie popływaliśmy ani nie posnurkowaliśmy. Dzisiaj też jest lekki wiaterek, poza tym mamy wycieczkę, więc dzisiaj się tam nie wybierzemy. Ale przy najbliższej okazji na pewno to zrobimy i też wrzucimy jakiś materiał. Zaraz Wam pokażę moje ulubione miejsce, czyli tutaj basen z większymi zjeżdżalniami. Zobaczcie, wygląda to po prostu genialnie, nie? Te zameczki jak w Disneylandzie, rewelacja. Za mną jest basenik, w którym jest sztuczna fala. On w tej chwili nie działa, ale zrobię Wam przebitkę z ujęciami, jak się w nim bawiliśmy, kiedy była fala. Tutaj w tym momencie za mną, za moimi pleckami widzicie miejsce, gdzie mamy pokoik. Co prawda mamy troszeczkę daleko do głównej restauracji, ale bez przesady, jest ok. Hotel jest duży, więc spacerujemy sporo. A tu za mną znowu widzicie kolejne zjeżdżalnie. Z drugiej strony są takie dwie wieżyczki. Z jednej jest kilka zjeżdżalni, z drugiej kilka. A trzecia wieżyczka. Teraz za mną też zrobimy oczywiście przebitkę, bo tutaj dokładnie nie widzicie. Z mniejszymi zjeżdżalniami dla dzieciaczków. W tej chwili dochodzę do Crazy River, czyli szalonej rzeki. Ona w tym momencie jest nieczynna. Zrobimy oczywiście przebite. Jest otwierana o konkretnych godzinach i są 2 tryby pracy tej rzeki. Jeden jest crazy, a drugi jest lazy. Pokażemy Wam oczywiście przejazdy w obu trybach. Jest mega fajna. Teraz przechadzam się koło miejsca, gdzie odbywają się animacje. Nie codziennie, bo takich miejsc jest więcej, ale tutaj widzieliśmy, jak sobie animatorzy tańczyli z dzieciaczkami. Muszę powiedzieć, że całkiem duże zainteresowanie jest tutaj tymi animacjami. Dużo osób bierze udział. Są dosyć fajnie zorganizowane. Co chwilę dzieje się coś innego. Wczoraj na przykład widzieliśmy pokaz ognia. Marcelowi się strasznie mocno podobał.
Ręce bolały go od klaskania. Jeżeli chodzi o termin, to jest też jeszcze jeden plus przyjazdu we wrześniu. A w zasadzie więcej niż jeden. Pierwszy to oczywiście cena, jest wyraźnie taniej niż w sezonie letnim, a nadal bardzo ciepło. A drugi jest taki, że wydaje mi się, że jest tutaj mniej osób. Nie byłem latem, ale oczywiste jest, że w lipcu i sierpniu będzie tych ludzi więcej i będą większe kolejki do wszystkiego i będzie po prostu troszeczkę większy tłok. W tej chwili jest tak umiarkowanie, powiedziałbym, że w sam raz. Nie ma problemu, żeby się dostać po cokolwiek. Kolejki nie są wielkie. Wszędzie sobie wszystko ogarniamy bez problemu. Tutaj przechodzę w tym momencie koło kolejnych atrakcji na parku. Jest taki malutki rollercoasterek. Na nim jeszcze nie jechaliśmy, ale jak tylko się przejedziemy, to na pewno zrobimy Wam jakieś ujęcie. Tutaj są samochodziki. A tutaj dalej jest główny basenik. Dlatego, że on jest tak bardziej w centrum. Jest duży. Jest tutaj sporo osób, ale nie ma zjeżdżalni. W tym baseniku są też animacje. Można pograć w siatkę, w piłkę ręczną i pewnie coś tam jeszcze innego. Możecie tutaj na filmie zauważyć, że wszędzie dookoła jest zielono. Jest tutaj dużo roślinek, drzewek i obsługa hotelu bardzo o nie dba. Ciorkiem wszystko jest podlewane i widać, że naprawdę się do tego bardzo mocno przykładają, do porządku również. Tutaj za mną teraz możecie zobaczyć jedną z kilku restauracji. Można sobie tutaj zjeść jakąś przekąskę. Jedzonka jest ogrom. Nie jesteśmy w stanie przez tydzień wszystkiego spróbować. Codziennie jest wymiana kilku dań. Jest w ogóle kilka miejsc, gdzie można zjeść o danej porze dnia. Śniadania są w dwóch restauracjach. Jedną mamy tam bliżej koło basenu. Tam jest troszeczkę skromniejsze śniadanie, ale też nie narzekamy na wybór. Natomiast tutaj w głównej restauracji hotelowej jest już bardzo duży wybór. I po prostu jemy raz w jednej, raz w drugiej. Zależnie od tego, czy się spieszymy, albo o której godzinie wstaniemy. Bo też godziny tych śniadań są różne. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę do parku Mini Egipt. Zrobimy Wam na pewno fajny filmik z tego miejsca, żebyście mogli zobaczyć, są to wszystkie główne atrakcje Egiptu w miniaturze. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Wycieczka potrwa jakieś 2 godzinki około, więc postaramy się ten czas dobrze wykorzystać i coś tam dla Was ponagrywać. W tej chwili za mną jest główny budynek hotelu. Tam mieszczą się prawie wszystkie restauracje. Drink bary, English pub i sporo innych różnych rzeczy. Są też restauracje à la carte. Do nich trzeba zarezerwować sobie termin. Są różne kuchnie orientalne, włoskie. My wczoraj byliśmy na pierwszej kolacyjce w restauracji à la carte. Nazywała się Sayonara. Jedliśmy dużo różnych pysznych rzeczy. Jedzonka było pełno. Było naprawdę dobre. Przeglądając oferty wakacyjne, szczerze Wam powiem, że jak zobaczyłem ten hotelik, to już wiedziałem, że musimy tutaj przylecieć, bo jest dużo atrakcji właśnie ze względu na Marcela, ale też na nas, nie ukrywajmy, bo też lubimy się pobawić. Wybraliśmy tę ofertę dlatego, że jest mega dużo zjeżdżalni. Luna Park, którego nie ma w innych hotelach, on jest co prawda dodatkowo płatny, ale ciekawostka, dostaliśmy 16 tiketów na wejście na tę atrakcję i do tej pory przez 2 dni wykorzystaliśmy połowę. Dzisiaj nie wykorzystamy żadnego, dlatego że mamy tą wycieczkę, a tikety, co też jest ciekawostką, są w różnych kolorach i nasze żółte, które otrzymaliśmy, działają tylko między godziną 19 a 20. Taka niespodzianka, ale fajnie, że są. Generalnie nastawialiśmy się na to, że będzie trzeba dopłacić, bo w opisie wycieczki jest informacja, że jest atrakcja dodatkowo płatna,
Nie wiem, czy każdy dostaje te etykiety, nie mam pojęcia. My dostaliśmy po prostu w kopercie razem z kartami do pokoju. Mamy specjalne karty na ręczniki basenowe. Te same karty działają też nad morzem, więc żeby nad morzem dostać ręczniczek, trzeba tutaj go zdać i kartę przedstawić na plaży. Słuchajcie, to tyle tak na szybko. Filmików będzie na pewno dużo, dużo więcej. Więc dajcie łapacza i subacza. I wtedy nie ominiecie kolejnych nagrywek. Teraz już się będę żegnał. Idę na strefę wodną dla dzieciaków. Tam jest Marcel z wielce poprawną mamą. Bawi się. Za chwilę będzie miał koniec, bo o 13:00 ta strefa jest zamykana, podobnie jak inne baseny i zjeżdżalnie. Jest taka przerwa w trakcie trwania wydawania obiadów. I później znowu baseny są otwierane od 15:00 i działają do 18:00. Z kolei po 18:00 można sobie iść już na przykład do Luna Parku albo skorzystać z animacji czy też restauracji. Dobra, jestem już na baseniku. Kończę. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Równie ciepło jak my tutaj. Bye.